Czy Państwo czytaliście to opracowanie? Ja przeczytałem, znalazłem na stronie 22 taką ciekawostkę. Strona 22. Utrzymanie systemu zarządzania ruchem. Wprowadzony w mieście Białystok system zarządzania ruchem zapewnia poprawę funkcjonowania komunikacji biurowej, przepustowości sieci ulic oraz bezpieczeństwa ruchu. Tym samym podwyższeniu ulega komfort przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta. Upłynnienie jazdy. Z akustycznego punktu widzenia upłynnienie ruchu powoduje przede wszystkim ograniczenie liczby takich manewrów jak zatrzymywanie i ruszanie pojazdów, które powodują zwiększone działanie akustyczne, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych. Czy system, zintegrowany system sterowania w Białymstoku działa tak, że następuje upłynnienie ruchu i ograniczenie zatrzymań i startów pojazdu? Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie, dlatego składałem wniosek o wyłączenie na przykład sygnalizacji świetlnej w godzinach nocnych, ponieważ znalazłem taką definicję. Kiedy w ogóle się stosuje sygnalizację świetlną? W przypadkach, kiedy natężenie pojazdu przekracza 1500 do 2000 pojazdów na godzinę. No to w nocy na pewno takiej sytuacji nie mamy. Albo kolejka samochodów na jednym kierunku jest dłuższa niż 10 pojazdów, albo czas oczekiwania na przejazd przez skrzyżowanie jest dłuższy niż 3 minuty. W nocy nie mamy do czynienia z taką sytuacją. I proszę sobie wyobrazić tira, który na przykład jedzie przez Białystok i na powiedzmy 20-30 skrzyżowaniach zatrzymuje się i rusza. Jaki to powoduje hałas? A start i ruszenie pojazdu zużywa taką ilość paliwa, jak przejechanie 1 km. W związku z tym mam taką propozycję, żeby jakoś to może, nie wiem, no Państwo powinniście może zwrócić się do miasta właśnie, żeby ten zintegrowany system sterowania ruchem zaczął działać, a w godzinach nocnych, tak jak to jest we wszystkich prawie miastach w Polsce, sygnalizacja drogowa dostosowana do natężenia ruchu pojazdu nie powodowała właśnie zatrzymywania tych pojazdów. Prawidłowo. Jasne. Rozumiem. Czyli w porządku, czyli powinien działać prawidłowo, rozumiem. Tak, panie przewodniczący. No jeżeli chodzi o system z zarządzaniem ruchem, faktycznie działa i działa różnie w różnych punktach miasta, tak? Niektórych się sprawdza, niektórych nie. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o moją działkę, to panie prezesie, sytuacja wygląda tak, iż na całej długości szosy północno-obwodowej po godzinie 21.30, pamiętam, włączone są pomarańczowe światła, ruch jest bardzo płynny i sam odczuwam, ale też mam informacje od mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio przy samej drodze, iż ten ruch właśnie, te zatrzymywanie się i start znów tych samochodów spowodował, iż jest o wiele ciszej, tak? Więc tutaj pomimo tego, że nie spełniamy tych parametrów, to prezydent Poliński nas wysłuchał, tak, i tutaj nie ma żadnego problemu. Panie pierwszy wyjazd z octowej. Ja tylko jedną uwagę. Ja chciałem odpowiedzieć. Czy ktoś z Państwa radnych ma